ależ będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. A mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe. Na pewno będzie bardzo ciekawie. Zapowiada się nie lada spotkanie. Chyba wszyscy czekają na wielki mecz. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. Układa mi się to w ustawienie 1-5-2-3. Co o tym sądzisz, Jacku? Mocna jest linia defensywy, ale boczni obrońcy będą aktywni na całej długości boiska. Od ich współpracy ze skrzydłowymi dużo tu będzie zależeć. Wygląda na to, że zespół nastawia się głównie na kontratak, bo dwaj gracze w środku pola to za mało na cierpliwe konstruowanie akcji. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zbyt ofensywnej gry raczej się po nich nie można spodziewać, prawda? Rzeczywiście, ten zespół zdecydowanie stawia na defensywę. Wychodzą z założenia, że grunt to zagrać na zero z tyłu, a dalej jakoś to będzie. Trudno ukrywać, że nie jest to zbyt widowiskowe, no ale bywa skuteczne. Gorzej, kiedy nie wypali i trzeba odrabiać straty. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Aut po tym wejściu obrońcy. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Piłka szybuje w pole karne. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Mało ma miejsca. Wykłada piłkę na przedpole. Madsen. Mortensen. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Ależ teraz okazja bramkowa. Gol, proszę Państwa! Zespół gospodarzy otwiera wynik derbów. Co za wrzawa na trybunach. Czekamy na odpowiedź drużyny gości. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. No to mamy 1-0. Teraz, czy dobrze to wykończy? Chyba się doigra. Będzie kartka. Spodziewałem się czerwonej kartki, a tu nawet nie ma żółtej. Może się gwizdek zepsuł.
albo sędzia. Teraz się poszczęściło, ale następnym razem nie radzę tak kusić losu, bo to się gorzej skończy. Strzelają, ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. No proszę, na powtórce jeszcze lepiej widać, jak sprytnie rozegrali ten rzut wolny. Lekkie trącenie piłki sprawiło, że strzelec miał lepszą pozycję do uderzenia i wykorzystał tę szansę. Musieli trochę ćwiczyć takie rozegranie na treningach. Dwa do zera. Gramy dalej. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Piłka posłana na dalszy słupek. Ale za blisko to było grane bramkarza. Pewnie kończy ten atak. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Oddana piłka za darmo. Czy teraz złapią kontakt? Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Gwizdek i zaczęło się. Ależ teraz okazja bramkowa. Gol, proszę Państwa. Zespół gospodarzy otwiera wynik derbów. I znowu strzelają, ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała! Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Co teraz? Decyduje się zejść do środka. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Anderson. Rzuca teraz w szesnastkę. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki.
Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. Anderson. Madsen. Mortensen. Odbiera czysto w polu karnym. Błąd, piłka przechwycona. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Ależ teraz ważna interwencja. Było bardzo groźnie. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. Atak został przerwany zagraniem na faul. Będzie rzut wolny. Ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. No i już po akcji. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Tracą teraz piłkę. Anderson. Mortensen. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Tym razem nic z tego. Pozostało już tylko 120 sekund. Mortensen. Widzowie czekają na strzał. I sędzia kończy mecz. Derby wygrywa drużyna gospodarzy. Dzisiejsze dwubramkowe zwycięstwo nie wzięło się z powietrza, lecz z konsekwentnej i dobrej gry. Zasłużone zwycięstwo. Z pewnością zbierze dobre oceny od wielu ekspertów po tym spotkaniu. Widzieliśmy w tym przypadku znakomitą dyspozycję i wysoką jakość gry, no i skuteczność, ciąg na bramkę. O takich osobach mówi się, że robią różnicę. Tak dziś było. Bomba w górę. Gramy. Ależ teraz okazja bramkowa. Gol, proszę Państwa. Zespół gospodarzy otwiera wynik derbów. I znowu strzelają. Ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Anderson. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra.